Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Zapraszam Cię na kolejną lekcję z cyklu Matematyka na poziomie rozszerzonym. Tym razem będą to funkcje wymierne. Funkcja wymierna, funkcja dana w postaci ilorazu dwóch wielomianów, to będzie Ci potrzebne, aby zdać maturę rozszerzoną z matematyki. Czym zajmiemy się na tym spotkaniu? Głównie będę chciała przypomnieć, jak rozwiązujemy równania i nierówności wymierne, jak wykorzystujemy te informacje w zadaniach z życia codziennego, zadaniach z treścią, czy też w zadaniach z parametrem. Zapraszam do rozwiązywania zadań, które przygotowałam właśnie na to spotkanie. Zadanie numer 1. Wyznacz dziedzinę i miejsca zerowe funkcji danej w postaci. Ilorazu? W liczniku mamy x kwadrat, dodać 3x, dodać 2, a w mianowniku x do potęgi trzeciej, dodać 6x kwadrat, dodać 5x. Oczywiście widzimy wszyscy, że mamy tutaj do czynienia z funkcją wymierną, dlatego że u góry jest wielomian w liczniku, w mianowniku jest wielomian, no i mamy daną tą funkcję w postaci tak idealnie ilorazu dwóch wielomianów. Teraz pierwsze polecenie, wyznaczyć dziedzinę. No więc przypomnijmy sobie, jak to się wyznacza dziedzinę funkcji wymiernej. Otóż, żeby taka funkcja w ogóle miała rację bytu, żeby ona miała sens, nie może mianownik być zerem. Czyli zapisujemy założenie, które jest nam konieczne do skonstruowania dziedziny. A więc przepisujemy sam mianownik, bo tylko mianownik jest problemowy, mianownik nie może być zerem. I z tego, co rozwiążemy, wywnioskujemy, jaka zatem jest dziedzina, czyli co może być naszym potencjalnym x-em. Co mogę podstawić za x-a. I teraz, to oczywiście mamy do rozwiązania różność. Potęga trzecia, no nie za fajnie, ale może coś damy radę wyciągnąć przed nas. Otóż tu jest x do potęgi trzeciej, tu jest x do potęgi drugiej, to jest samo x. Czyli zabieram do przodu x-a, czyli wyłączam przed nawias x-a, zostanie mi wtedy x kwadrat dodać 6x, dodać 5 i to jest różne od 0. Teraz mamy tutaj iloczyn. I teraz, żeby z iloczynu wyszła liczba, która jest różna od 0, to ten pierwszy czynnik nie może być zerem i ten drugi czynnik, czyli tak jak przepisuję, jak tutaj widzimy, też nie może być zerem. No to popatrz, tutaj już nie ma co rozwiązywać, wiemy, że x zerem być nie może. Natomiast tutaj, żeby rozwiązać taką różność kwadratową, no wygodnie jest użyć delty, bo z delty bardzo szybko wyznacza się miejsca zerowe równania, prawda, kwadratowego. Więc policzmy sobie z delty, czyli delta to jest b kwadrat, czyli u mnie 6 do kwadratu 36, minus 4ac, czyli u mnie będzie 4 razy 5, 20, to jest 16. Pierwiastkujemy tą naszą deltę i mamy sobie 4. I zapisujemy, że nasze x1 to będzie minus b, czyli minus 6, minus to nasze 4, nad 2a, ale a wynosi 1, czyli jest nad 2. Czyli mamy minus 6, minus 4 to jest minus 10, nad 2, minus 5. A drugie x2 to jest minus 6, dodać 4 i to podzielone przez 2. Czyli mamy minus 2 podzielone przez 2 to jest minus 1. Co zatem idzie? Naszym x-em może być wszystko, czyli do dziedziny. Należy każda liczba rzeczywista, ale bez jakich liczb? No bez zera, to nam od razu wyszło, i bez tych dwóch, które by zerowały nam ten nawias tutaj, prawda? To były te miejsca zerowe tego nawiasu, a więc nie może być też minus 1 i nie może być też minus 5. Kolejność zapisu kompletnie nie ma tutaj znaczenia, chociaż niektórzy oczywiście lubią, żeby to było posegregowane od najmniejszej liczby do największej. Dobrze, no to mamy załatwioną dziedzinę. Teraz przechodzimy do drugiej części, do wyznaczenia miejsc zerowych. Ja symbolicznie zapisuję x0, żeby nam się dobrze kojarzyło. No szukamy. Co to było miejsce zerowe? Oczywiście pamiętamy doskonale, że miejsce zerowe to jest taki argument, dla którego wartość wynosi 0. Czyli ja moją funkcję, całą funkcję, muszę przyrównać do zera, dzięki czemu wyznaczę miejsca zerowe. Czyli zastanowię się, które to x-y mają wartość równą 0, prawda? Tak podstawimy je do naszej funkcji. A więc z tego wynika, popatrz, żeby moja funkcja wynosiła 0, czyli miała wartość 0, to zastanówmy się, jest licznik, jest mianownik. Wiemy, że mianownik absolutnie nie może być zerem.
no to pozostaje nam licznik równy 0. Czyli ja w zasadzie wystarczy, że ja sam licznik przyrównam do 0. A to mi skraca mój zapis, prawda? Bo miejsce zerowe w tym wypadku to jest taki x, który nam zeruje licznik. No więc tutaj widzimy, że mamy już równanie kwadratowe, które znowu liczymy deltą b kwadrat, czyli 3 kwadrat to jest 9 minus 4 razy 1 razy 2, czyli minus 8 to jest 1, czyli pierwiastek z delty oczywiście to jest 1. No i liczymy x1 to się równa minus b, czyli minus 3 minus 1 nad 2, czyli mamy minus 4 nad 2, czyli minus 2. I później mamy x2 to się równa minus 3 dodać 1 nad 2. I w tym wypadku mamy minus 2 w liczniku podzielone przez 2 to jest minus 1. I teraz wyszły nam potencjalnie dwa miejsca zerowe. Ale po co jest dziedzina? No dziedzina to jest taka baza dla funkcji. Ja tą funkcję mogę powiedzieć, że ona ma sens. Ona istnieje, ale tylko pod warunkiem takim. Czyli że moje x mogą być takie. Więc wyszedł mi x równy minus 1, oczywiście, który być nie może. Czyli tu piszemy sprzeczne z dziedziną. A więc minus 2 nam została, ona jest ok, nie została wyrzucona z dziedziny. Czyli wniosek z tego, że miejscem zerowym, może tak zapiszę, żeby ładnie się zgadzało z początkiem zadania, miejscem zerowym w tym wypadku jest liczba minus 2. Nasze zadanie polegało na tym, żeby sobie przypomnieć, jak wyznacza się dziedzinę funkcji wymiernej. I druga rzecz, jak wyznaczać miejsca zerowe funkcji wymiernej. No ja dałam taką przykładową. Oczywiście różne funkcje wymierne mają różną postać, ale najczęściej spotykamy się z takim typem, że jest coś w liczniku wielomian i oczywiście w mianowniku wielomian. Jakby była inna postać, no to bardzo często trzeba się zastanowić, żeby wykonać odpowiednie działania i dojść bardzo często do właśnie takiej postaci. Zadanie numer 2. Określ liczbę rozwiązań równania, takie równanie wymierne postaci 2 podzielone przez x minus m równa się m podzielone przez x minus 2 w zależności od parametru m. Ta dyskusja nad ilością rozwiązań równania, w tym wypadku nad ilością rozwiązań równania wymiernego. Pierwsza sprawa, jeżeli zobaczymy równanie, które no składa się, jak tu widzimy, że jest kreska ułamkowa, jest licznik, jest mianownik. Jest kreska ułamkowa, licznik, mianownik i w mianowniku są x-y, co niestety tutaj nam się trafiło, tak, że mamy x w mianowniku, to to oznacza, że to jest równanie wymierne. I teraz równanie wymierne oczywiście zaczynamy bezdyskusyjnie od napisania założenia, ustalenia dziedziny. A tutaj będzie taki dość ciekawy przypadek. Otóż zaczynamy od napisania założenia. Założenie jest takie, żeby takie równanie miało sens, prawda, to mianowniki nie mogą być równe 0. Czyli ten pierwszy mianownik nie może być zerem, ale również ten drugi mianownik, widzimy ten i ten, też nie może być zerem. Czyli wyliczamy oczywiście x, czyli ten x nie może być m równy i ten xik nie może być równy 2. I teraz popatrz, pojawił się problem. Dla młodzieży to jest dość nietypowe, ponieważ rozwiązując równanie, to nam się wydaje, że zawsze jest tak, że wyznaczamy dziedzinę, prawda? W tym równaniu wymiernym. Otóż i dziedzina zazwyczaj jest tak, że ta dziedzina po prostu jest tam rzeczywiste z wyłączeniem jakiejś liczby. I jest jedna dziedzina. Natomiast tutaj mamy niestety problem taki, że musimy się zastanowić, kiedy będzie jaka dziedzina. Musimy rozpatrzyć dwa przypadki. Dlaczego? Dlatego, że tu x nie może być m, a tu x nie może być 2. I jeżeli m jest różne od 2, to trzeba zarówno to, jak i to wyrzucić z dziedziny. Natomiast jeżeli m jest równe 2, to będziemy wyrzucać z dziedziny po prostu tylko 2, bo m pokryje się z tą 2. Dlatego my musimy rozpatrzyć dwa przypadki, czyli pierwszy przypadek i będziemy tak rozwiązywać równanie. Dwoma przypadkami to będą dwa zupełnie inne równania. Czyli pierwszy przypadek, weźmy m równe 2. I teraz co się będzie działo, jak m będzie równe 2? Popatrz, tu będzie x równe od 2 i tu będzie też x równe od 2. Czyli z tego wynika, że dziedziną tego równania są liczby rzeczywiste z wyłączeniem 2. Po prostu tylko i wyłącznie 2. Zatem zobaczmy, jak to równanie będzie wyglądało. No więc piszemy 2 podzielone przez x minus 2, bo za m mogę śmiało podstawić 2, no bo ten przypadek teraz analizujemy, równa się... I tu mamy 2 nad x minus 2.
I czy to pomnożymy na krzyż, czy zostawimy w tej postaci, widzimy, że lewa strona, nawet nie musimy nic robić z tym, bo widzimy od razu, że lewa strona równa się prawej, czyli to oznacza, że to jest tożsamość, prawda? Czyli, że to jest równość, która w określonej dziedzinie jest spełniona zawsze. Ale naszym zadaniem było powiedzieć, przedyskutować, ile jest rozwiązań tego równania. Więc musimy skończyć ten przypadek i zapiszemy, że to równanie, prawda, posiada nieskończenie wiele rozwiązań. No bo wyszła nam tożsamość, nieskończenie wiele rozwiązań, ale te rozwiązania, popatrzmy, one są praktycznie każdą liczbą rzeczywistą, ale niestety no bez dwójki. No bo dwójka no na pewno nie będzie, ale to się dzieje, czyli to równanie posiada nieskończenie wiele rozwiązań i te rozwiązania są takiej postaci dla m równego 2. Czyli ja przedyskutowałam teraz, zastanowiłam się, prawda, jeżeli m jest równe 2, to wtedy jak się będzie rozwiązywało to równanie? Wyszło nam, że to równanie posiada nieskończenie wiele rozwiązań takiej postaci, prawda, czy to są liczby rzeczywiste, dowolne, ale tylko nie dwójka, dla m równego 2. No ale przecież nie musi m być równe 2, czyli m może nie być 2, czyli drugi przypadek analizujemy. Co z tego będzie wynikało? Będzie wynikało, że będzie inna dziedzina, że będą to liczby rzeczywiste z wyłączeniem mojej dwójki na 100% i mojego m-a. Muszę napisać też m-a, no dlatego muszę napisać m-a, że to m nie jest dwójką. Więc ja tutaj muszę uwzględnić i dwójkę, i tego m-a, który tą dwójką nie jest. Popatrz, bardzo nietypowe równanie. To nie znaczy, że w tym równaniu są dwie dziedziny, tylko są dwa przypadki, a w każdym przypadku jest inna dziedzina, czyli odrębnie analizujemy każdy przypadek. No to teraz, skoro tak, no to ja przepiszę to równanie jeszcze raz i pamiętamy, że m nie może być dwójką. Skoro tak, tutaj nie mogę już tak prosto powiedzieć jak tutaj, że lewa równa się prawa, to muszę pomnożyć na krzyż, czyli mnoż. 2 razy x to 2x, 2 razy minus 2 to minus 4, to się równa. X razy m to mx minus i m razy m to m w kwadracie, m kwadrat. Jak rozwiązujemy takie równanie? No oczywiście przenosimy x na jedną i wszystko co nie x na drugą, mm się nie przejmuj, bo m to jest parametr. 2x, tu przerzucam, minus mx, równa się, to przerzucam, czyli mam 4 minus m do kwadratu. I teraz ja cały czas drążę, żeby tego x-a wyliczyć, prawda? No więc wyliczamy tego x-a, czyli musimy wyciągnąć przed nawias x-a w tym wypadku, no bo tego się nie da odjąć. Jedynie wyciągamy przed nawias x-a i mamy 2 minus m i to się równa 4 minus m kwadrat. Teraz ja drążę do tego, żeby tego x-a wyliczyć w końcu, nie? Czyli jak to jest mnożenie, to muszę obustronnie podzielić przez 2 minus m. A mogę to uczynić, ponieważ to na pewno nie jest zerem. No bo w tym przypadku m nie było dwójką, więc nie mam problemu z dzieleniem przez 0. Mogę to podzielić i zapiszę, że mój x to jest 4 minus m kwadrat podzielone przez 2 minus m. Ale żeby było jeszcze piękniej, zauważamy tutaj wzór skróconego mnożenia. 2 minus m, 2 plus m. Czyli różnice kwadratów, a na dole jest 2 minus m i tu nam się skraca nawias nawiasem i wychodzi mi 2 dodać m. I jaki wniosek teraz wyciągamy? Wyciągamy taki wniosek, że nasze równanie będzie posiadało, ile tu jest rozwiązań? No jedna sztuka, czyli jedno rozwiązanie. Czyli tutaj nam wyszło nie tak, że lewa równa się prawa, nieskończenie wiele. Tu nam wyszedł konkretny x-ik. Konkretny x-ik, ale w takim przypadku. Czyli komentujemy. Równanie posiada jedno rozwiązanie i napiszemy, jakie ono jest. Ono ma postać 2 plus m, po prostu, tak? Tylko takie, jedno rozwiązanie, ale dla m-a, który jest wszystkim, tylko bez dwójki. Czyli po prostu m należy do liczb rzeczywistych z wyłączeniem 2. Naszym zadaniem było teraz rozwiązać równanie wymierne z parametrem i przedyskutować, ile to równanie ma rozwiązań w zależności od parametru m. Więc zaczęliśmy od ustalania dziedziny i już w tej dziedzinie trzeba było zauważyć, że przypadki trzeba rozpatrzyć. A od tych przypadków, od tych m-ów zależy ilość rozwiązań tego właśnie równania.
Zadanie numer 3. Rozwiąż równanie. To równanie wygląda tak. X kwadrat dodać 1, podzielone przez x kwadrat odjąć 1, dodać 1, podzielone przez wartość bezwzględna z x plus 1, równa się 5 minus x, podzielone przez x kwadrat minus 1. My tutaj oczywiście widzimy, że mamy do czynienia z taką postacią w liczniku wielomian, w mianowniku wielomian. Tutaj, tak samo tutaj. Tutaj w liczniku wielomian, w mianowniku, no... Wartość bezwzględna z wielomianu. Możemy przyjąć oczywiście, że jest to równanie wymierne, bo widać, że jest to równanie, widać, że są tu funkcje wymierne, tylko że ta wartość bezwzględna spowoduje nam, że będziemy mieć do analizy dwa przypadki, czyli utrudnienie, bo wartość bezwzględna, no niestety, ona powoduje utrudnienie. Ale tak czy siak zacząć trzeba od napisania dziedziny, czyli ustalenia, czym ten x może być. Otóż, możemy tutaj popatrzeć tak ogólnie na to i zapisać sobie, że zauważyć, że ten mianownik jest taki sam jak ten i zapisać, że x kwadrat minus 1 nie może być zerem i ten mianownik, który ma wartość bezwzględną, ale co to jest za problem, też nie może być zerem. I teraz jak tutaj będziemy chcieli tą różność rozwiązać, przenosimy sobie minus 1 i później pierwiastkujemy i piszemy, że x nie może być 1, ale x też nie może być minus 1. Teraz wartość bezwzględna, kiedy mogłaby, z jakiej liczby, kiedy mogłaby dać 0? Tylko z zera. Więc muszę napisać, że moje x plus 1 nie może być 0, no bo ja nie mogę mieć tą wartość bezwzględną równą 0, czyli ja po prostu opuszczam tą wartość bezwzględną. I dochodzę do wniosku, że moje x ma być różne od minus 1. Zatem dziedziną mojego równania są liczby rzeczywiste z wyłączeniem. Popatrzmy, minus 1 tu się powtarza, ale zapisujemy to oczywiście tylko raz, z wyłączeniem minus 1 i 1. I taka nam wyszła dziedzina. Pamiętaj, rozwiązując równanie wymierne, musisz zacząć od zapisania dziedziny, od przemyślenia dziedziny, czyli od zastanowienia się, kiedy to mianownik mógłby być zerem. I to trzeba wykluczyć. Niektórzy nawet nie piszą tego założenia, tylko od razu widzą, że tu zeruje 1 minus 1, tu tak samo, a tu zeruje minus 1. I wtedy oszczędzają po prostu czas na maturze, pisząc od razu dziedzinę, bo akurat w tej sytuacji jest to rzecz trywialna. No idąc dalej tym tropem, powiedzieliśmy sobie, że to jest prawie że równanie wymierne, ale po rozpatrzeniu przypadków. A więc znowu rozpatrujemy przypadki. Pierwszy przypadek. To, co jest pod wartością bezwzględną, a tu widzimy jest wartość bezwzględna, czyli to, co jest pod wartością bezwzględną, czyli nasze x plus 1, może być liczbą dodatnią. Zerem nie, bo to jest mianownik. To jest pierwszy przypadek. A drugi przypadek, jaki będziemy rozpatrywać, to będzie wtedy, kiedy to, co pod wartością bezwzględną, będzie liczbą ujemną, czyli mniejsze od zera. A więc w tej sytuacji x ma być większe od minus 1, a w tej sytuacji x ma być mniejsze od minus 1. I te rozwiązania, które nam wyjdą, trzeba będzie sprawdzić, czy spełniają te odpowiednie założenia. A więc, no zaczynamy oczywiście od pierwszego przypadku, bo to musimy najpierw jeden przypadek rozwiązać, później drugi. Więc przepisujemy początek, x kwadrat dodać 1, podzielone przez x kwadrat odjąć 1, dodać. I teraz, jeżeli jest to liczba dodatnia pod wartością bezwzględną, to my tą wartość bezwzględną tak możemy zwyczajnie opuścić, bo nam się znaki nie zmienią, czyli 1 nad x plus 1 i to się równa 5 minus x nad x kwadrat minus 1. No i teraz wszystko pięknie, ładnie, ale trzeba by było doprowadzić do wspólnego mianownika, żeby to równanie dalej rozwiązać. Oczywiście patrzymy sobie, tutaj ten mianownik nam się z tym mianownikiem pokrywa, ale niestety ten mianownik trzeba przemyśleć, jak rozszerzyć licznik i mianownik, żeby dostać ten sam mianownik, co tutaj i tutaj. No, zauważyć tu można ładnie wzór skróconego mnożenia, żeby był fajny. Czyli mam x plus 1, to pasuje mi to rozszerzyć przez x minus 1 i górę, i dół. Rozszerzam, wtedy zwinę to we wzór skróconego mnożenia i będę miała takie same mianowniki. Więc przepisujemy. X do kwadratu dodać 1, podzielone przez x kwadrat minus 1. Dodać. Tu jak pomnożę, będę miała x minus 1, podzielone przez, i tu będę miała ten wzór skróconego mnożenia, x plus 1 razy x minus 1, czyli x kwadrat minus 1. To się równa 5 minus x podzielone przez x kwadrat minus 1. No i teraz,
Po co mam ten wspólny mianownik? Żeby zapisać na jednej kresce ułamkowej. Czyli ja przepisuję po prostu tylko jeden mianownik i w liczniku będę miała tak x kwadrat, dodać x, a 1 minus 1, no po prostu już nie będę tego miała, bo to mi się zredukowało. I to się równa 5 minus x podzielone przez x kwadrat minus 1. I teraz zauważmy pewną tutaj taką prawidłowość. Popatrz, ten mianownik z tym mianownikiem jest taki sam. To jest tak specjalnie skonstruowane równanie, które ma takie same mianowniki, a więc można się ich pozbyć, mnożąc obustronnie przez mianownik pozbędziemy się, właśnie przez to x kwadrat minus 1, pozbędziemy się mianowników, a pomnożyć możemy, bo napisaliśmy dziedzinę. Ja tylko mogę mnożyć wtedy, kiedy wiem, że na pewno nie mnożę tutaj, prawda, w tej sytuacji przez 0, a ten mianownik no, nigdy zerem być nie będzie, prawda? No więc jak ja to pomnożę, to to mi się skróci i będę miała x kwadrat dodać x. To się równa. Ten mianownik też mi się skróci i będę miała 5 odjąć x. Przenoszę wszystko na jedną stronę i będę miała x kwadrat, tu będę miała x dodać x, czyli dodać 2x, minus 5 równa się 0. Dostałam oczywiście piękne równanko kwadratowe, które rozwiązujemy przy użyciu delty. Delta to się równa b kwadrat, czyli u mnie 4, minus 4ac, czyli u mnie będzie plus 20, czyli to jest 24, czyli pierwiastek z delty to jest pierwiastek z 24, a 24 rozbijemy jako 4 razy 6, czyli mamy 2 pierwiastki z 6. Zatem moje x1 to będzie minus b, czyli minus 2, minus 2 pierwiastki z 6 przez 2. I teraz ja dwójkę wyłączam przed nawias w liczniku, zostaje mi minus 1 minus pierwiastek z 6 i to nad 2. Dwójeczki mi się kasują i mam minus 1 minus pierwiastek z 6. A x2, żebym nie musiała się zbyt wiele trudzić, to od razu mogę przepisać końcówkę i napisać minus 1 plus pierwiastek z 6, bo tak jest właśnie. I teraz zastanówmy się, które rozwiązanie jest dobre, czy oba, czy jedno. O tym świadczy nasze założenie na początku przypadku, bo my ten przypadek rozpatrujemy przy takim założeniu. X ma być większy od minus 1. Wiemy, że pierwiastek z 6 to jest troszkę ponad 2, prawda? Troszkę ponad 2, czyli minus 1. Plus coś tam 2 z hakiem, to jest i tak liczba dodatnia, więc jak najbardziej pasuje nam, czyli to rozwiązanie jest ok. Natomiast tutaj mamy coś ponad 2, czyli mam minus 1, minus 2, czyli mam minus 3 i tam jeszcze bardziej na minusie, prawda? Czyli nawet liczbę mniejszą od minus 3 oczywiście być nie może, bo ma być większa od minus 1, czyli tu piszemy sprzeczne z założeniem, które wynika z przypadku. A więc na razie mamy tylko jedno rozwiązanie i to jest rozwiązanie w tym naszym pierwszym przypadku. No to podobne rozumowanie przeprowadzamy w tym drugim przypadku. Czyli teraz przepisujemy sobie początek, to się wiele nie będzie różniło, a jednocześnie oczywiście no, zupełnie inne liczby będą wychodziły. I teraz, jeżeli mam pod wartością bezwzględną liczbę ujemną, to teraz jak ja opuszczam wartość bezwzględną, to zmieniam znaki. Wszędzie, gdzie wartość bezwzględna. Czyli minus x minus 1 i to się równa 5 minus x nad x kwadrat minus 1. Oczywiście, że te minusy mi tu przeszkadzają, więc ja to przepiszę jeszcze raz, tak, żeby to ładnie wyglądało, a tego minusa ja wyrzucę przez kreskę ułamkową i zapiszę tak. No tak jest dużo przyjemniej. Niektórzy w ogóle lubią nawet tego minusa z mianownika wyciągniętego jakby przed nawias wyrzucić do góry. To jest to samo, ale wystarczy przed kreskę ułamkową. I przeprowadzamy analogiczne rozumowanie. Tak rozszerzamy licznik i mianownik. Ja kolorem zapiszę, żeby było lepiej widać, żeby można było zastosować wzór skróconego mnożenia i przeprowadzić podobne tutaj rozumowanie. No więc będzie tak, x kwadrat dodać 1 nad x kwadrat odjąć 1, będzie odjąć, i tu będzie x odjąć 1 podzielone przez, znowu wyjdzie nam x kwadrat odjąć 1, bo wzór skróconego mnożenia tak nam tutaj czyni. I tu mamy dalej przepisane bez zmian. Teraz dajemy znowu na jedną kreskę ułamkową, no bo przecież mamy odejmowanie, mamy wspólne mianowniki, tylko musimy pamiętać, że tu jest minus. A ten minus czasem dla młodzieży jest problemowy, bo zapominają, że zmienia nam znaki. Czyli będę miała tak x kwadrat, tu było x, ale muszę napisać minus x, tu mam plus 1, nie? Minus, minus 1.
czyli 1 plus 1, czyli plus 2. I to się równa, i to też przepisujemy. Podobnie jak to było w przypadku pierwszym, mnożę obustronnie przez mianownik, który zerem absolutnie nie jest, i otrzymuję porównanie samych liczników, czyli ten licznik porównuję z tym licznikiem po drugiej stronie. Przerzucam, z tym, że mogę to zrobić nawet już szybciej, bo popatrzmy, bo tu jest minus x i po tej stronie minus x, to żeby za dużo nie pisać, to zapiszę x kwadrat równa się, dwójeczkę przerzucam, jest trójka i nawet wyszło takie równanko kwadratowe, że nie potrzebuję delty. Wystarczy, że spierwiastkuję i zapiszę, że x to jest pierwiastek z trzech, albo x to będzie minus pierwiastek z trzech. I teraz zastanówmy się, czy będą dwa rozwiązania, czy któreś znowu będzie sprzeczne. Nasz x miał być mniejszy od minus jedynki. No to oczywiście, że ten jest większy, czyli tu jest sprzeczne z założeniem, które wynika z początku przypadku. Natomiast ten jak najbardziej. Pierwiastek z trzech to jest ponad, prawda, ponad 1, tam 1,7, więc u nas to jest około minus 1,7. No to zgadza się, że jest mniejszy od minus jedynki, czyli ostatecznie zapiszemy odpowiedź, no bo wiesz, mieliśmy do rozwiązania równanie, czyli mamy podać, co to jest tym rozwiązaniem równania. Z pierwszego przypadku wyszło nam takie, czyli minus 1 dodać pierwiastek z 6, a z drugiego nam wyszedł minus pierwiastek z 3. Czyli moje równanie, które tutaj umieściłam w zadaniu numer 3, ma dwa rozwiązania i to jest taki zbiór elementowy tej postaci. Zadanie numer 4. Dla jakich argumentów funkcja postaci f od x równa się i w liczniku minus 3x dodać 4, w mianowniku x dodać 2, czyli jest to funkcja wymierna, przyjmuje wartości z przedziału od minus 1 domknięte do 1 domknięte. Pytanie, dla jakich argumentów tak się dzieje? Czyli mamy znaleźć argument, czyli x, żeby tak się stało, żeby wartości były z tego przedziału. No i tutaj jest zadanie łatwe, zobaczysz, tylko żeby dobrze zapisać. Co to znaczy wartości? Wartości to y. Czyli innymi słowy chodzi o to, że nasze y mają być z takiego przedziału, czyli mają należeć do przedziału obustronnie domkniętego od minus 1 do 1. A naszym y to przecież jest f od x. Czyli jednym słowem naszym y jest ten, tak jakby pod y ja mogę ten wzór podstawić. Czyli ja mogę zapisać, że mój ten y, czyli minus 3x dodać 4 podzielone przez x plus 2 musi być w stosunku do minus 1 większe bądź równe minus 1. Ale nie tylko. Musi być i to samo, czyli przepisujemy sobie tą samą funkcję, tak? Czyli ta nasza wartość, która jest określona, nie wiem, na razie dla jakiego x, prawda? I ta wartość nie może wykroczyć poza 1. Czyli musi być mniejsze lub równe od 1. I pamiętajmy jeszcze jedną rzecz. Pamiętajmy o tym, że jeszcze musimy pamiętać, że mianownik nie może być zerem. No żeby taka funkcja w ogóle istniała, żeby ta funkcja miała sens, prawda? Mianownik nie może być zerem, czyli pamiętamy o dziedzinie. Czyli x nie może być minus 2. To się szybciutko rozwiązuje, ale trzeba to uwzględnić, jak będziemy rozwiązywać te dwie nierówności. Popatrz. Tu mamy powtórkę, jak rozwiązujemy nierówności wymierne. Żeby rozwiązywać nierówności wymierne, absolutnie nie wolno na krzyż. Rozwiązujemy nierówności wymierne w taki sposób, że dążymy tutaj do zera, czyli to przerzucamy na tą stronę i to też przerzucamy na tą stronę. I będziemy zastanawiać się nad tym, jaki znak, kiedy, jaki znak ma nasza funkcja. W tym wypadku ta funkcja jest zmodyfikowana, bo tą minus jedyneczkę przerzucamy, czy też jedynkę. Będziemy później myśleć nad znakiem, ale to za chwilkę. Na razie przerzucimy, czyli przepisujemy i na razie zrobimy tą pierwszą część. Czyli ja przerzucam, to będzie plus 1 większe lub równe od 0. Dalej ja tu muszę zrobić wspólny mianownik, bo to muszę dodać. Czyli przepisuję tutaj ten początek. Natomiast z jedynki bardzo łatwo się robi taki ułamek, żeby miał mianownik x plus 2. No tak samo u góry jest x plus 2. I dalej przepisujemy. Teraz trzeba to dodać. Czyli x z x-ami, liczby z liczbami. Minus 3x dodać x, minus 2x. 4 dodać 2, no to jest 6.
No i resztę przepisujemy, większe lub równe od zera. I teraz różnie to w szkołach jest tłumaczone, bo niektórzy tłumaczą w ten sposób, że mnożymy teraz tą całą naszą nierówność przez kwadrat mianownika. Dlaczego kwadrat? Dlatego, że mianownik, to ja nie wiem, czy on jest dodatnie czy ujemny. To zależy. Więc żeby nie mieć problemu z rozpatrywaniem przypadków, to my sobie mnożymy obustronnie przez kwadrat mianownika, no bo kwadrat mianownika jest zawsze większy no lub równy 0, ale 0 być nie może, to o tym nam będzie mówiło to założenie. Dobrze, natomiast ja osobiście wolę taką zastosować też metodę drugą, że skoro tu widzimy iloraz, iloraz w matematyce ma zawsze taki sam znak, nie wartość, ma taki sam znak jak iloczyn. Czyli ja teraz z ilorazu przejdę na iloczyn. I dzięki czemu, popatrz, jak ja to zapiszę teraz w postaci iloczynu, to nam się kłania teraz rozwiązanie nierówności wielomianowej, wężyk. Tylko musimy przemyśleć, co tutaj nam wyzerowało ten nawias. Oczywiście z tego nawiasu nam wychodzi x równe 3, żeby nam to wyzerowało, bo potrzebujemy mieć zerowych, a z tego nawiasu nam wyjdzie x równe minus 2. No i rysujemy sobie nasz wężyk, tu będę kończyła. Zaznaczamy te miejsca zerowe, minus, dwójeczka i trójka. I teraz lecimy sobie oczywiście od dołu, dlatego że tu było na minusie przy x, a tu na plusie. Minus raz plus daje minus. Lecimy od dołu. Nie ma żadnych odbić, bo nie ma parzystej krotności pierwiastków tych miejsc zerowych. To jest jednokrotne, jednokrotne. I patrzymy, tu jest na plusie, tu jest na minusie, tu jest na minusie wartość, a my mamy większe lub równe 0. Czyli odczytujemy większe lub równe od zera. Czyli nas interesuje ta część, prawda? Większe lub równe 0, tutaj te plusiki. No to odczytajmy te plusy. X należy od minus dwójki do trójki. I teraz tak, teoretycznie powinniśmy sobie to domknąć, no bo jest bądź równe. Ale jak będziemy cały czas kukać na dziedzinę, to wiemy, że minus dwójki nam nie wolno domknąć, bo ona jest wyrzucona z dziedziny. A trójeczkę jak najbardziej można domknąć, więc ja już precyzyjnie to zrobię, tu otwarte, a tu domknięte. Niestety to nie jest koniec zadania. Nie, absolutnie. Mieliśmy wyznaczyć argumenty, ale chwileczkę, na razie tylko to rozpatrzyliśmy. A to nie są przypadki, to jest to spełnione założenie i to już uwzględniliśmy również w tym. No to teraz będziemy sobie robić tutaj, może będziemy rozwiązywać sobie tą nierówność, no stosować bardzo analogiczne myślenie. Czyli przepisujemy sobie tutaj tą pierwszą część, jedyneczkę na drugą stronę przerzucamy, czyli minus 1 i teraz jest mniejsze lub równe od zera. Wspólny mianownik będzie tutaj, podobnie zresztą jak tam było, więc tylko kopiuję. I pamiętamy, że wspólny mianownik dajemy na jedną kreskę, tu jest odejmowanie, czyli będzie minus 3x minus x, czyli minus 4x i tu będzie 4 minus 2, czyli będzie plus 2. I to jest mniejsze lub równe od zera. I znowu, można to różnie robić. Ja oczywiście robię w taki sposób, że z ilorazu przechodzę na iloczyn i teraz zapiszę to w postaci iloczynu, ale można, tak jak mówiłam tam w przykładzie tutaj w tej pierwszej części zadania mówiłam, że można obustronnie pomnożyć przez kwadrat mianownika. Do takich samiutkich wniosków dojdziemy. No i teraz znowu zastanowimy się, co tutaj nam zeruje. No można to oczywiście szybciutko policzyć sobie w głowie. Jedna, druga nam tu zeruje, bo chcę przyrównać do zera. No a tu wiemy, że nam zeruje minus dwójeczka. No i znowu rysujemy sobie oś liczbową i wężyk. Czyli minus dwójka jest tutaj i jedną, drugą tu zaznaczamy. I teraz znowu, tu jest na minusie przed x-em, a tu jest na plusie przed x-em. Czyli minus raz plus daje minus, lecimy od dołu. Czyli od dołu lecimy z wężykiem. Sytuacja niby analogiczna, nie do końca, ponieważ my mamy teraz odczytać mniejsze lub równe od zera. Czyli nas interesuje ta część teraz i ta część teraz mniejsze, czyli poniżej osi naszej x. I oczywiście bądź równe, czyli domykamy gdzie się da. Nie wolno w minus dwójce, więc tu puste kółko, a tu nam w jednej, drugiej nic nie przeszkadza. Czyli zapisujemy sobie, że x należy od minus nieskończoności do minus dwójki otwartej, suma od domkniętej jednej, drugiej do plus nieskończoności. Ale oczywiście to jeszcze nie jest koniec.
Dlatego, że my nie możemy tak zostawić zadania, że wiesz, tu se zrobimy część, podajemy xy, tu se zrobimy część, podajemy xy, no bo my musimy na końcu podać, no to właśnie to jakie te xy w końcu będą spełniały tą zależność, to te warunki zadania, że ta funkcja przyjmuje wartości z przedziału od minus 1 do 1 obustronnie domkniętego. Otóż tak się składa, że tu jest spójnik i. Pamiętaj, spójnik i oznacza, że i to bierzemy, i to. Czyli z tych przedziałów odczytujemy część wspólną. Tu się zaczyna od minus dwójki, a tu w tej pierwszej części się kończy tak jakby na minus dwójce. Czyli no ten przedział w ogóle odpada. To teraz tu się zaczynać ma od jednej drugiej domkniętej, a tu się kończy na trójce. Czyli ostatecznie napiszemy, że nasza odpowiedź to będzie x należące. Dopiero od jednej drugiej domkniętej musimy zacząć i nie polecimy do prostej skończoności, tylko nam to ogranicza do trójeczki. Jak tego nie widzicie, możecie też wykonać sobie oś liczbową, narysować te dwie części i wyznaczyć z tych dwóch części część wspólną. Ale myślę, że może na tyle mamy rozwinięte już to myślenie takie matematyczne, że bez rysowania widać to w głowie i podajemy odpowiedź ostateczną. Czyli dla x należącego od jednej drugiej do trójki, to jest przedział obustronnie domknięty, ta funkcja przyjmuje wartości z przedziału od minus 1 do 1, też domknięty obustronnie. Pewien turysta pokonał trasę 112 km, przechodząc każdego dnia tę samą liczbę kilometrów. Gdyby mógł przeznaczyć na tę wędrówkę o 3 dni więcej, to w ciągu każdego dnia mógłby przechodzić o 12 km mniej. Oblicz, ile kilometrów dziennie przechodził ten turysta. Ja specjalnie tutaj zapisałam tylko i wyłącznie tą informację, która jest pewna w zadaniu, nie? Że trasa, jaką on ma do przebycia ten turysta, to 112 km włącznie. I teraz jest taka bardzo ważna informacja. Przechodzi każdego dnia tę samą liczbę kilometrów. Nie wiem ile. To napiszmy x. To jest liczba kilometrów, tak w skrócie, dziennie. Czyli on w ciągu dnia przechodzi zawsze tyle samo. Takie mamy warunki zadania. I czy ja wiem, ile dni mu to zajmie? Oczywiście, że nie wiem. Więc ustalmy, że y to będzie ilość dni. I teraz następna część zadania jest taka, że mamy takie gdybanie. Gdyby coś tam, to coś tam. Gdyby babcia miała wąsy, to by była dziadkiem, jak to się mówi. No ale oczywiście nie w tym zadaniu konkretnie. Zanim przejdziemy do tej drugiej części, to ustalmy, jak wykorzystać tą informację, że mamy 112 km razem, skoro w ciągu dnia przechodzimy x, a ilość dni to y. Oczywiście trzeba pomnożyć ilość dni przez ilość kilometrów dziennie i wtedy otrzymamy całą trasę, czyli y, jak pomnożę przez x, ma mi wyjść 112. To jest logiczne, prawda? No bo jak mamy ileś tam dni i w ciągu każdego dnia przechodzimy te x kilometrów, to mnożymy ilość dni przez x, wychodzi cała trasa. No jest to takie równanko, no takie nie za łatwe, ponieważ są dwie niewiadome, no to jedną pasuje wyliczyć, nie? Ja myślę, że może wyliczmy tego y stąd, czyli podzielmy obustronnie przez x, bo to jest mnożenie. I wtedy będziemy mieć, że y to się równa 112 podzielone przez x. No, więcej z tego nic nie wyciśniemy. Wycisnęliśmy ile się dało. Teraz musimy przejść do drugiej części zadania, czyli do tego gdybania. I teraz tak. Jest tak powiedziane w treści, że gdyby on mógł przeznaczyć na wędrówkę o 3 dni więcej, czyli on teraz nie szedłby y dni, tylko on szedłby y dodać 3 dni, o 3 dni więcej, czyli dodać 3, to pisze tak, to w ciągu każdego dnia mógłby skracać sobie te swoje kilometry, prawda? O 12 km mniej dziennie. Czyli byłoby x minus 12. Ale to jest to nasze gdybanie. Pytanie, oblicz ile kilometrów dziennie przechodził ten turysta. Czyli pytają nas, ileść kilometrów dziennie, czyli pytają nas o x-a. Możemy oczywiście też y policzyć jak najbardziej, ale pytają nas o x-a. Ze względu na to, że to jest liczba 112, to ja już sobie tutaj przygotuję kalkulator, bo pewnie będą wychodziły duże liczby. No ale jeszcze tego na razie nie widać. No to popatrzmy tak. Gdyby on miał na tą trasę 3 dni dłużej, bo by miał więcej dni urlopu na przykład i tak dalej, no to wtedy ja dołożyłam do y, dodałam 3. Czyli postępujmy podobnie jak tutaj, czyli y dodać 3,
pomnożę, ale wtedy w ciągu dnia muszę mniej przechodzić, czyli sobie więcej odpoczywam. Przechodzę mniej o 12 km, czyli x minus 12. I to się dalej równa 112, bo ja nie mam napisane w treści zadania, że trasa mi się skróciła. Prawda? Tylko dalej mam przejść trasę łącznie 112. I teraz, oczywiście widząc mnożenie, mnożymy każdy z każdym. Y razy x to yx. 3 razy x to plus 3x. Y razy minus 12, minus 12y. 3 razy minus 12, minus 36. I to się równa 112. Zauważmy teraz tutaj taką fajną rzecz, popatrz. Tu jest yx, a my przecież tu mieliśmy yx, nie? No więc ja pod ten yx mogę podstawić 112. No to podstawiam, resztę może przepiszę, na razie oczywiście, bo zaraz tu coś będziemy robić, ale na razie przepiszę. I teraz popatrzmy dalej, popatrz. Po jednej, po drugiej stronie 112, to sobie zredukujmy to, a co nam przeszkadza. I będziemy mieć 3x minus 12y minus 36 równa się 0. Widzimy, że możemy obustronnie podzielić przez 3, no zawsze będą mniejsze liczby, nie? A o to chodzi, czyli będzie x minus 4y minus 12 równa się 0. No, dalej mamy dwie niewiadome, nie? Ale w sumie, po co my tego y-ka wyliczali, prawda? Po to, żeby go tu podstawić, no bo jakiś to cel był, nie? Czyli będziemy mieć x minus 4 razy i za y-ka podstawiamy 112 nad x minus 12 równa się 0. Czyli, no musimy to pomnożyć, 4 razy 112, no to będziemy 448 nad x minus 12 równa się 0. Oczywiście teraz, jak widzisz, dostaliśmy równanie wymierne, no bo jest u góry wielomian w liczniku, na dole w mianowniku wielomian. Tutaj jest taka, muszę coś tutaj dodać, ponieważ, popatrz, oczywiście ja będę to mnożyła obustronnie teraz razy x, ale uwaga, jeżeli jest zadanie z treścią i ty zapiszesz, że x u ciebie to jest liczba kilometrów dziennie, to w zasadzie ty nie potrzebujesz dopisywać, że ilość kilometrów dziennie to musi być dodatnia. Jest to logiczne, prawda? Bo to jest zadanie z życia wzięte. Ale jeżeli no, chcesz, żeby już tak było super dopieszczone, no to powinniśmy napisać, że nasze x jest większe od zera, no bo ja dziennie muszę przejść jakąś ilość kilometrów, czyli mogę nawet na przykład przejść 2,5 kilometra, prawda? Nie musi to być liczba naturalna, ale musi być dodatnia po prostu. I moja ilość dni, no wiadomo, że też musi być dodatnia. Tutaj z tą ilością dni moglibyśmy jeszcze uzupełnić to, bo raczej ta ilość dni nam się ma kojarzyć, wiesz, 5 dni, 6 dni, 7 dni, czyli liczby naturalne. Ale w zasadzie to wystarczy, jak napiszemy. Ale jeżeli używamy słów w zadaniu, tak jak tutaj, że x to jest liczba kilometrów dziennie, to nawet bez tego założenia by się obeszło. Bo to jest już w domyśle, to jest zadanie z życia wzięte. To jest logiczne, że ilość kilometrów dziennie ma być dodatnia. Nie trzeba to jakoś specjalnie uargumentować, bo każdy no, logicznie myśli. Jesteśmy w końcu ludźmi rozumnymi, nie? No właśnie. Więc ja teraz obustronnie mnożę przez x, dzięki czemu mam x kwadrat minus 448 minus 12x równa się 0. Posegregujmy sobie tak, jak to przystało. Oczywiście na równanie kwadratowe, no bo wyszło piękne równanko kwadratowe, lecimy sobie z deltą, no bo tak najprościej rozwiązać, czyli mamy b kwadrat, czyli minus 12 do kwadratu to jest 144. Tu będzie plus, bo jest minus i minus, czyli plus. I 448 razy 4 sobie pomnóżmy. 1792, dodamy 144 i mamy 1936. Kalkulator się sprzydaje, no bo do takich większych liczb to się szybciej to liczy na kalkulatorze. No i teraz sobie po prostu spierwiastkujmy. 1936 bierzemy pod pierwiastek, wychodzi nam 44. I teraz zapisujemy, że nasz x1 to jest oczywiście zgodnie ze wzorem minus b, czyli u mnie 12, minus pierwiastek z delty, czyli 44, podzielone przez 2a, czyli u nas przez 2. To się równa minus, będziemy mieć 32 podzielone przez 2, czyli to jest minus 16. Oczywiście, że ilość kilometrów dziennie nie może być na minusie, bo my jednak idziemy, nie cofamy się, prawda? Czyli to jest oczywiście naturalna sprzeczność. Czy sprzeczność po prostu tak z życiem codziennym, czy sprzeczność z tym naszym założeniem, że x ma być dodatnie. Natomiast x2, no to będzie 12 plus 44 podzielone przez 2.
I tu mamy oczywiście 56 podzielone przez 2, czyli mamy 28. Wyrażone jest to w kilometrach. Tutaj sprzeczności nie ma, dlatego że okazuje się, że ten turysta dziennie pokonywał 28 km. Odpowiedź do tego zadania oczywiście można słownie napisać. Ja w skrócie napiszę x równa się 28 km. Czyli on dziennie, ten turysta, szedł 28 km. A gdyby zapytali, ile to dni potrzebował, wystarczyłoby 112 podzielić przez 28 i akurat wychodzi w tym zadaniu idealnie, pięknie 4. Jeżeli zadanie jest oczywiście poprawnie skonstruowane, no to te wyniki, jak jest zadanie z życia codziennego, to one raczej powinny ładniej wychodzić. Gdyby Ci wyszła nie taka delta, żeby się nie dała spierwiastkować, to znaczy dla Ciebie to jest sygnał, być może gdzieś jest błąd. Najprawdopodobniej to jest po prostu błąd w zadaniu z życia codziennego. Na to spotkanie przygotowałam 5 zadań. Jak widzisz, są to zadania nie jakieś bardzo skomplikowane, bo funkcje wymierne ogólnie są jedną z łatwiejszych rzeczy, jeżeli chodzi o maturę rozszerzoną z matematyki. Aczkolwiek starałam się, żeby były dosyć różnorodne i te, co najważniejsze, równania wymierne, nierówności wymierne, zadanie z treścią, zadanie z parametrem. Również bardzo ważne w przypadku funkcji wymiernych jest rysowanie wykresów, chociażby funkcji homograficznych, aczkolwiek robiłam to na wcześniejszych powtórkach, więc nie chciałam się tutaj w tym momencie powtarzać. Mam nadzieję, że lekcja się podobała. Jeżeli tak, zapraszam Cię na kolejne spotkanie. No i oczywiście, jak zwykle, odwiedź moją stronę aikamat.pl i zobacz, co tam jest nowego.